Loża radiowa. Naszym kolejnym gościem jest dzisiaj Szymon Ogłaza, wicemarszałek województwa opolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak polityk opozycji Platformy Obywatelskiej czuje się na seminarium, no jednak mocno zdominowanym przez takie no, prawicowe myślenie o Europie? Ja myślę, że to jest myślenie o Europie generalnie, bo dzisiejsza dyskusja, której byłem uczestnikiem, ten panel prowadzony przez pana profesora Cichockiego, pokazał, że tak bardzo zasadniczo to się nie różnimy w tych kwestiach. Oczywiście to wszystko zależy od poziomu dyskutantów oczywiście również, ale też od tego, o jakich problemach rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o problemach takich, powiedziałbym, generalnych, bardzo, bardzo wzniosłych, w pewnym sensie o wartościach, o tożsamości europejskiej i o tym, w którym kierunku powinna Unia Europejska pójść. I chyba w tej kwestii, poza eurosceptykami, którzy w ogóle nie kwestionują w ogóle zasadność naszego bycia w Unii Europejskiej, a takich na sali dzisiaj nie odnotowaliśmy raczej, to chyba zdaje się, że wszyscy mamy bardzo podobne spojrzenie. Oczywiście możemy się różnić w szczegółach, natomiast wydaje się, że Europa jako twór, który miałby zastąpić państwa narodowe, to jest idea, która nie znajduje żadnego pokrycia. I tu pełna zgoda, że nie jesteśmy w stanie zastąpić Unią Europejską poszczególnych państw. Natomiast, no a jeżeli mówimy o przyszłości, no chyba wszyscy chcemy żyć w bezpiecznym i w miarę dobrze rozwijającym się gospodarczo obszarze świata, więc tutaj też nie było między nami żadnych rozbieżności. Oczywiście są różne recepty, są różne drogi do tego dochodzenia, natomiast na pewno nie było tak, że czułem się jakoś specjalnie obco, będąc przedstawicielem Platformy Obywatelskiej wśród, no, siedząc obok wiceministra spraw zagranicznych rządu w tej chwili. A co takie dyskusje wnoszą? Ja myślę, że to po pierwsze mamy okazję właśnie podzielić się i trochę o dziwo spotkać w tych poglądach. Okazuje się, że różnice, które są między nami, nie są takie kardynalne, w pewnych kwestiach oczywiście. No a myślę, że każda tego typu dyskusja, kiedy my jako praktycy mamy okazję zderzyć się z teoretykami, takimi jak pan profesor, czy też no, z ludźmi, którzy zajmują się również w praktyce, ale na poziomie rządowym, a my samorządowym, tak naprawdę tym samym, bo de facto wszyscy służymy temu, żeby jakoś swój obszar oddziaływania udoskonalać. I kiedy rozmawiamy z tych różnych poziomów i wymieniamy się różnymi doświadczeniami na temat, który dotyczy nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy burmistrzem, marszałkiem, ministrem, czy profesorem, bo wszyscy żyjemy w Europie i wszyscy widzimy, że Europę pewien kryzys toczy. To znaczy, kryzys z jednej strony ekonomiczny, ale chyba jednak on wywołuje ten, i tak do takich wniosków doszliśmy, że on wywołuje ten kryzys tożsamości, kryzys wartości. Bo jak jest dobrze, to się nie zastanawiamy nad tym, co nas łączy. Natomiast w momencie, kiedy to spoiwo ekonomiczne troszkę podupada, okazuje się, że musimy nagle szukać tego, w czym jesteśmy jedni, prawda? Co jest jednością. I te różne spojrzenia, myślę, że prowadzą do wypracowania jakiegoś, mam nadzieję, że być może jakiegoś nowego sposobu myślenia, które ci, którzy tym się zajmują w praktyce, będą mieli okazję wdrożyć. No bo to jest unijny model, szukanie kompromisu. To przede wszystkim, ale też zwróćmy uwagę na to. My mówiliśmy o dużym problemie takiego dzisiaj w dyskusji, sporej odległości między obywatelem, mieszkańcem Unii Europejskiej, niezależnie gdzie on mieszka, a Brukselą, instytucjami europejskimi, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim. Ta odległość jest olbrzymia i nie tylko mówię o terytorialnej odległości, ale również o takiej mentalnej. Tego typu dyskusje, właśnie robione niekoniecznie w Warszawie, Brukseli czy w Berlinie, ale właśnie w Opolu i tego typu miastach, gdzie gromadzi się no, spore spektrum ludzi, którzy stanowią tutaj w życiu publicznym, funkcjonują, no to jest jednak właśnie to, żeby przybliżać to, co czasami wydaje się jakimś bytem zupełnie abstrakcyjnym. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był wicemarszałek Szymon Ogłaza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.